Rozdział drugi dobiega do końca, więc dzisiaj podsumujemy najbardziej spocone rzeczy wypuszczone w tym rozdziale. Obecnie trwa Daily Gax i codziennie nagrywam filmy oraz codziennie rozdaję wam jakieś nagrody. Dzisiaj są to słuchawki SteelSeries Arctis 1 i wygrywa je ta osoba. Gratulacje! Jeżeli chcesz w następnym odcinku coś wygrać, to wystarczy zostawić suba i followa na Instagramie, bo stamtąd losuję zwycięzców, a teraz już zaczynajmy. Okej, więc pierwszy skin to Syrena, która wyszła w sezonie drugim i od razu stała się bardzo napoconym skinem, zwłaszcza, że pokochał ją Benji Fishy i to serio pokochał. Grał nią praktycznie cały czas, dzięki czemu dużo osób zaczęło się temu przyglądać i samemu grać tym skinem. Syrena od razu stała się ikonicznym skinem dla Benji'ego i zrobił z nią naprawdę mnóstwo niezłych akcji, jak na przykład taką. Ale trzeba przyznać, że Benji'emu i innym napoconym zawodnikom często towarzyszył Lewiatan. Naprawdę, to jest killoff, który w tym rozdziale był uwielbiany przez prosów i to od razu, kiedy wyszedł. Pomimo swojego nieco drogiego kosztu, został mega popularny i każdy pros go używał. Szczerze, to używanie czegoś przez każdego prosa kojarzy mi się także ze skinami bohaterek. Serio, ten skin to najbardziej napocona postać drugiego rozdziału i raczej nikt nie podważy tego, co mówię, bo Epic dosłownie musiało zablokować możliwość edycji stylu dla tego skina, bo był zbyt mocny i ciężko go było zauważyć. Najlepsze jest jednak to, że prosi pomimo tego dalej go mega często używają i bohaterki dalej widzimy u nazw takich jak Kami, Seti, Vadeal czy nawet Benji. A tutaj macie dodatkowo mega akcję Mongrala z tym skinkiem. Poza bohaterkami honor trzeba oddać również skinowi Travisa Scotta, który był nieco wcześniejszą wersją właśnie bohaterek, bo wyszedł w sezonie drugim i tak jak one od razu zawładnął całą prosceną. Naprawdę, mnóstwo osób go używało i Mongrel nawet wygrał całe FNCS-y używając tego skinka, więc używali go naprawdę mocarni gracze. Aktualnie mniej osób go używa, bo sam skin nie wraca za często do sklepu, wręcz w ogóle, ale do sklepu za to często wraca Isabelle. Jest to skin stworzony przez fana, który Epic postanowiło dodać do gry i ludzie go pokochali, a spoceńcy także się nim zainteresowali. Szczerze, to nie znam osoby, która tego skina nie lubi, tak samo jak wiele osób uwielbia święta. Stąd też w tym rozdziale świąteczne skiny w swetry stały się mega popularne. Kosztują jedynie 800 fołdolców, a mają szczupłe modele i tą fajną czapkę Mikołaja, więc ciekawie jest walczyć z osobami używającymi tego skinka, ale za to nigdy nie chcę trafić na osobę używającą killoffa za wygraną FNCS-u, bo na 99% bym zginął i nie miałbym zwyczajnie żadnych szans, ponieważ to chyba najbardziej napocony zbierak w historii i co za tym idzie w tym rozdziale, no również. Co ciekawe, ten killoff miał ostatnio swojego rodzaju glitcha i w pewnym momencie mnóstwo osób bez podstaw go dostało, pomimo że nawet nie wygrało FNCS-u. Jednak glitchy nie ma się na Nintendo Switch. To znaczy chyba, bo nie grałem na nim Fortnite'a, ale najważniejsze co tam jest, to specjalny mega napocony skin do odblokowania, który ma naprawdę mega mało osób. Tego skinka szczerze nie używa tak dużo prosów, bo nie każdy pro player chce kupować Nintendo dla skina, ale jeżeli już ktoś go używał, to był to gracz spocony, który nie bał się zainwestować ponad 1000 zł w Fortnite. Spocony tak samo jest Midas. Serio, czy ktoś spodziewałby się, że Midas, skin z karnetu, zostanie skinkiem często używanym na turniejach przez gościa takiego jak Mr. Savage? Od razu powiem, że ja kompletnie nie. To jest jeden z fajniejszych skinów, bo ma specjalną zdolność i zamienia wszystko, czego dotknie, w złoto, a na dodatek wygląda jak totalny szef i to dosłownie. Pomimo że nie da się go już zdobyć, bo był w karnecie, to w historii tego rozdziału zdecydowanie się zapisał. A wiesz, co jeszcze zapisało się w historii tego rozdziału? Bachi. Tak, ten skin, którego ja używam, styl Spy, również wyszedł w tym rozdziale i nie byłbym sobą, gdybym go tutaj nie dodał. Serio, ten styl wiele zmienił, bo szybko mogliśmy zobaczyć prosów grających tym skinkiem i mnie. Chociaż ja w sumie nie jestem ani prosem, ani nie gram tym drugim Spy stylem, ale no wiesz, czym również nie gram? Odpowiedź to killoffem Minty, bo go nie posiadam. Szczerze, to jest to mega fajny killoff, ale nie gram nim, tak samo jak dużo innych osób, bo po prostu nie da się go już zdobyć. W 2020 roku dystrybucja kodów na ten killoff zakończyła się i do tej pory ludzie wręcz kupują konta, tylko po to, żeby
żeby móc pomachać tym kilofem. Naprawdę, to jest mega ciekawa sytuacja, bo ten spocony kilof stał się tak popularny, że nieco nubów także go zdobyło i przez to nieco podupadł na byciu tryhardowym. Jednak skin, który nie podupadł, to nowe piłkarki. Serio, to jest skinek, który jest kontynuacją starych, mega napoconych piłkarek, jednak to jest wersja odświeżona i wydana w tym rozdziale. Naprawdę, szybko zastąpiły stare piłkarskie skiny, ale chyba nic nie zastąpi Naruto, który wyszedł w sezonie 8. Serio, na te kolaboracje mnóstwo osób czekało, odkąd leakerzy pierwszy raz o niej wspomnieli, a teraz już oficjalnie można powiedzieć, że jest w grze i razem z tym mnóstwo napoconych akcji pro playerów także się w tej grze z tym skinkiem pojawiło. To jest jeden z tych męskich skinów, które też mogą stać się napocone. Oczywiście poza skinami Naruto, męskimi skinami, które także stały się napocone, są Midas i Agent Chaosu, który także jako męski skinek pokazuje, że da się stać spoconym skinem w tych czasach. To kolejny skin, który wyszedł na początku tego rozdziału, czyli dosyć dawno, i o ile na początku był mega często używany przez każdego, to teraz inne skiny nieco przejęły pałeczkę, a co do pałek, to spocona jest również pałka baseballowa Harley Quinn. Serio, to bardzo napocony kill-off, który razem z Harley wyszedł w tym rozdziale, bo ten rozdział opierał się głównie na kolaboracjach i niektóre z nich stały się ulubieńcami tryhardu. Poza Harley Quinn jest to na przykład Lara Croft, wydana w sezonie 5 w karnecie bojowym, którą fani od razu pokochali. Ten skin jest mega fajny i super, że Epic dodało także złotą wersję, bo to sprawiło, że skinek stał się jeszcze bardziej spocony. Jednak tak poza kolaboracjami, warto też pogadać o Surf Witch. To jest skin, na którego nikt z nas nie chciałby trafić w grze, no bo nie bez powodu polski pro Seti się nim sygnuje. Jeżeli go zobaczycie, to często lepiej jest zwiewać niż z nim walczyć, naprawdę. Ale tak ogólnie to w tym filmie zapomniałem o czymś. Zdajesz sobie sprawę o czym? No mówię o plecakach, a plecak, który zdecydowanie przyjął się w tym rozdziale, to Cactus Jack, czyli część zestawu Travisa Scotta, która stworzyła mnóstwo fajnych kombo ze skinami, bo dosłownie do każdego skina pasuje i mnóstwo osób, w tym napoconych, tego plecaka używało. Zwłaszcza był popularny, kiedy wychodził i był na Travisa, jak i na jego plecak duży hype. Teraz nieco podupadł, jednak w historii tego rozdziału zdecydowanie się zapisał. Co do innego plecaka, to nie można zapomnieć o słynnych karnetowych katanach Deadpoola. Naprawdę, to jest jeden z niewielu plecaków, które stały się popularne u prosów, którzy wolą obnosić się zazwyczaj bez żadnego plecaka, także to jest już całkiem niezły wyczyn. A niezłym wyczynem jest także to, że dotrwałeś do końca tego filmu. Wiem, że pewnie pominąłem sporo skinów w tym filmie, ale wymienianie każdego napoconego skina tego rozdziału zajęłoby mi wieczność, więc napisz w komentarzu, jakiego spoconego skina tego rozdziału nie wymieniłem, a ja przypnę ci serduszko. Pamiętaj, żeby dać followa na Instagramie, żeby wziąć udział w konkursie w jutrzejszym odcinku. Ja życzę ci miłego dnia i do jutra, bo przypominam, mamy daily. Cześć!